Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Języka Uniwersytetu Bezczynowego. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie. Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Języka Uniwersytetu Bezczynowego. Naszym gościem jest jeden z wykładowców, profesor Grzegorz Kucharczyk, którego Państwo znacie już z poprzednich naszych konferencji. Temat wykładu: Niemcy, kraj idei. Czy Niemcy są krajem idei? Niestety tak. Niemcy nie tylko są krajem filozofów, ale i idei tychże filozofów, a idee, jak wiemy, mają konsekwencje. W przypadku Niemiec i krajów ościennych mają straszliwe konsekwencje. Ja starałem się pokazać to na przykładzie takich paru modelowych ujęć opisywanych datami znanymi w historii: 1517, 1848, 1866, 1914, 1919, ale tych dat można byłoby mnożyć, ale organizator siedzący tu obok mnie powiedział, że starczy, ma pan się zmieścić w godzinie. No, płodni są Niemcy idealiści. Konsekwencje dla Europy tej płodności są jakie? No, mówiąc językiem naukowym, więc zupełnie nie zrozumiałem, wielorakie i różnorodne. A mówiąc tak po naszemu, no straszliwe generalnie, bo jeżeli rozpoczniemy od tych pierwszych idei 1517 roku, no to mamy do czynienia w największym skrócie z destrukcją takiej cywilizacji, pewnej wizji cywilizacyjnej, którą nazywamy cywilizacją Christianitas, czyli, jak to niektórzy mówili, cywilizacją katedr i uniwersytetów. Zarówno to pierwsze katedry, jak i to drugi uniwersytet w optyce Marcina Lutra i jego zwolenników to były rzeczy bardzo podejrzane, więc trzeba było wszystko wymyślić na nowo, jak to na rewolucjonistów przystało, wymyślamy świat na nowo. I te idee 1517 roku były właśnie czymś takim, ze wszystkimi tym, ten kamień rzucony w wodę jeszcze miał te kręgi, które szły kolejne dziesięciolecia i stulecia. Także te idee miały konsekwencje blisko naszych ziem w przypadku chylącego się ku upadkowi państwa zakonu krzyżackiego, ale o tym nie będę mówił, posłuchajcie sobie w wykładzie. Rozchodzące się kręgi, uniwersytet i konsekwencje jego funkcjonowania. Niemcy, doby reformacji, pełne były uniwersytetów, w zasadzie te uniwersytety można by było nazwać no, takimi jaczejkami rewolucyjnymi. Zbierało się grupę ludzi w jednym miejscu, a następnie oni produkowali publicystykę. Czy to tak wyglądało, jak ja sobie wyobrażam? Niektóre uniwersytety tak funkcjonowały, niektóre nie. Na przykład Brandenburg jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy, najbliżej naszych granic. Brandenburga, która zazwyczaj jest uważana za jeden z filarów, prawda, reformacji, przynajmniej tej części Rzeszy, która przyjęła reformację, ideę 1517 roku. Ale dopóki żył elektor brandenburski Joachim I Hohenzollern, on był twardym zwolennikiem katolickiej ortodoksji. Mało tego, on w swoim testamencie nawet nakazał swoim synom i dziedzicom, żeby trwali przy wierze katolickiej i kazał im złożyć uroczystą przysięgę na krzyż Ewangelii, że tak będzie. Oczywiście tą przysięgę złamali jeden i drugi. Ale chodzi o uniwersytet. Elektor Joachim I założył uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, w Jadrinę. I ona do momentu przystąpienia jego następcy Joachima II do reformacji w 1539 roku, ona była jednym z głównych ośrodków zwalczającym ideę 1517 roku, czyli Lutra. Rektor uniwersytetu sam angażował się w pisanie pamfletów przeciwko Lutrowi, organizowano demonstrację przeciwko Lutrowi, wreszcie, no, w końcu jesteśmy w Niemczech, palono publicznie książki Marcina Lutra. Więc właśnie na uniwersytecie frankfurckim. Potem wszystko się zmieniło. Nagle wraz ze zmianą władzy zmieniają się priorytety. To jest też jedna z idei 1517 roku, że władza tutaj rozstrzyga o wszystkim. I uniwersytet w Jadrinie, czyli we Frankfurcie nad Odrą, staje się głównym filarem reformacji protestanckiej właśnie w Brandenburgu. Podobnie jak Uniwersytet w Wittenberdze. Ale żeby jeszcze było bardziej ciekawie i skomplikowanie, kiedy jeden z elektorów brandenburskich na początku XVII wieku przyjął kalwinizm, a większość poddanych była luteran, i luteranie uważali, że w ten sposób, uwaga, elektor popada w herezję, bo przyjmuje kalwinizm, oni są prawowitymi luteranami, no to zakazał tenże elektor podróży
kształceniowych swoich poddanych na Uniwersytet, uwaga, w Wittenberdze. Więc mamy do czynienia z dość skomplikowaną sytuacją, ale generalnie obraz polega, jaki kształtuje się po implementacji, po zasianiu idei 1517 roku, jest taki, że wszystko, o wszystkim decyduje państwo tak naprawdę i w tym sensie można mówić o pewnym kontinuum, pewnej takiej linii ciągłości, które idzie od 1517 roku chociażby do idei 1933. Czy ta zmiana w stosunku do luteranizmu w Niemczech nie wiązała się czasem z tym, że ktoś położył po stronie luteranizmu jakieś nowe budżety? Nie, no powodzenie reformacji protestanckiej bez tak zwanych biskupów z konieczności, jak mówił o książętach Rzeszy Marcin Luther, no to Bischoffe, nie byłoby możliwe tutaj oczywiście, a książęta jak zawsze byli w poszukiwaniu środków finansowych i tutaj kłaniają się miasta, które jak popatrzymy czy na Saksonię, czy na Brandenburgię, czy inne regiony Niemiec, gdzie nawet przejściowo triumfowała reformacja, no to ośrodki miejskie były najważniejsze. Ośrodki miejskie, które zazwyczaj i słusznie były wiązane z pieniędzmi, ale ten związek jeszcze ma drugą stronę, ponieważ to też tutaj przypadek Brandenburgii jest istotny, bo z Brandenburgii wyjdą Prusy. Wzrost na przykład liczby domen książęcych, elektorskich, czyli wielkich majątków ziemskich będących w posiadaniu elektora, czytaj państwa, z którego potem elektor finansował armię, administrację, krótko mówiąc budowę absolutystycznego państwa, pochodziła, ten wzrost datuje się mniej więcej po 1539-40 roku z zagrabionej, skonfiskowanej ziemi kościelnej, która zresztą była potem redystrybuowana do rodów szlacheckich i w ten sposób tworzyła się wspólnota złodziej-paser i w jakimś sensie też socjologiczna podstawa nowej władzy. Nie dająca się bardzo, rozwoju. Bardzo twarde spoiwo, nie tylko w Brandenburgii XVI-wiecznej. Chciałem wrócić do tych podróży zagranicznych, ponieważ to jest ciekawe, że książęta zabraniali tych wyjazdów edukacyjnych, natomiast w Polsce panuje takie mniemanie, że te wyjazdy zagraniczne młodzieży to jest coś absolutnie niesamowitego i jakiś strasznie wielki walor, wyróżnik i wręcz w ogóle gwarant przynależności do elity. No więc to, czy to nie ma jakiegoś takiego, to podejście charakteru nieprzytomności zupełnej, a historyczności, no bo po coś ci ludzie tam jeździli, a wracali jako agenci państw obcych. No tak, zazwyczaj jako agenci wpływu. No. Chociaż z drugiej strony oczywiście można powiedzieć, że wydawanie takich zakazów oznaczało, że w jakimś sensie, jeżeli książę czy król, elektor musiał wydawać takie zakazy, więc wcześniejsze próby powstrzymania tego pędu do wiedzy, do nieprawomyślnych uniwersytetów by okazały się nieskuteczne. Ale rzeczywiście tak było, że te uniwersytety były gdzieś jakimiś takimi ośrodkami kształtującymi agenturę wpływu. Najlepszy z kolei, najlepszy dowód na to jest istnienie Uniwersytetu w Królewcu, powołanego przez Albrechta Hohenzollerna w 1544. To wybitna placówka. Syn Mikołaja Reja, Jan Kochanowski. Wybitna placówka, ale też bardzo silne oddziaływanie na protestantyzm w Wielkim Księstwie Litewskim. No tak. Pierwsze druki w języku litewskim, katechizm tak zwany reformowany, czyli ewangelicki, kalwiński, to jest właśnie wydrukowane w drukarni królewieckiej. Pierwsze tłumaczenie Nowego Testamentu na polski, tak zwana Biblia Królewiecka. Więc to był rzeczywiście bardzo silny ośrodek, ale wtedy rywalizowano w sposób właściwy, skoro wy macie takie, no to my powołujemy swój. W 1579 roku Akademia Wileńska, pierwszy rektor, no tak. Sługa Boży, ksiądz profesor Piotr Skarga. I to była też ta przeciwwaga dla królewca, ale tu rzeczywiście te idee 1517 roku, które na uniwersytetach tworzonych wtedy przez władców przyjmujących tak zwaną czystą Ewangelię, były rzeczywiście tam bardzo mocno obecne. Czyli tradycja idealizmu niemieckiego, zróżnicowana, twarda, mocna, oparta na związkach pomiędzy paserem a złodziejem, rozwija się i dotaczamy się do naszych czasów i to się wyraża najpełniej w czym w wieku XX? No i tutaj oczywiście można mówić o kolejnych zestawach idei, bo ja skończyłem wykład na ideach 1919 roku, mamy stulecie ich zaistnienia, czyli takim dogłębnym przekonaniu sięgającym ponad wszelkie podziały polityczne
demokratycznych, republikańskich Niemczech, Republice Weimarskiej, że fakt, że powstało niepodległe państwo polskie, kwestia granic była tutaj drugorzędna, jest podeptaniem godności i honoru Niemca. Deutsche Ehre zostało podeptane przez traktat wersalski i fakt, że on uznawał w sensie prawa międzynarodowego powstanie niepodległej Polski. I to przekonanie było od prawa do lewa, od tak zwanych junkierskich narodowych konserwatystów po niestety katolickie centrum, po wszystkie odmiany niemieckiego liberalizmu, socjaldemokrację, komunistów, wszyscy tak myśleli. Krótko mówiąc, drewienka zostały podłożone, dopiero Hitler przyniósł zapałkę, prawda? Ale on tych drewienek nie zbierał, bo antypolonizm, on już był właśnie ugruntowany w tym, co się nazywa ideami 1919 roku, w tej wrogości, w tym antypolonizmie, który nie był na marginesie gdzieś tam, w jakichś grupkach radykalnej prawicy czy lewicy, tylko był w mainstreamie niemieckiej kultury politycznej, mówiąc ładnie. Więc to są te idee 19 roku, które dały potem asum do powstania tego, czy do, inaczej, do tego zjawiska, które często spotykamy we wspomnieniach ludzi, naszych współrodaków, którzy wspominają okupację z czasów II wojny światowej i mówią, że coś się stało z tymi Niemcami, którzy w czasie I wojny tak się inaczej zachowywali, a w czasie II zupełnie inaczej. No właśnie. Klucz leży w ideach 19 roku, w tym kilkunastu latach między 19 rokiem a 33, bo generacyjnie Hans Frank, Greiser i inni to są ludzie, którzy wykształcili się właśnie w Republice Weimarskiej. Oni zostali przeniknięci tymi ideami 19 roku, które w końcu przyniosły rezultat w Intelligenzaktion, w akcji AB i w kolejnych aktach ludobójstwa, które Niemcy tu popełniali. Proszę Państwa, dziękuję Panu Profesorowi za ciekawy wykład, ciekawy wywiad. Zachęcam do czytania książek Pana Profesora i do uczestnictwa w konferencjach, na których Pan Profesor jest obecny. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja również bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję redaktorowi, głównemu organizatorowi za kolejne zaproszenie mnie. Dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, a poza tym też takie... Trochę uczciwej rozrywki. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie.